Czołem ludziska, witajcie w moim pierwszym let's playu, w którym chciałbym się zająć, zgodnie z obietnicą, Drakanem, Drakan Order of the Flame. Czyli wersją PC-tową, już nie pamiętam, zapomniałem sprawdzić znowu, czy jest to jedyna wersja Drakana, nieważne, szczegóły. Jest to gra, która wyszła naprawdę dawno temu, co najmniej 12-13 lat temu, która zawojowała mój umysł i dlatego właśnie dzisiaj chciałbym stworzyć z tej gry let's play. Zagrajmy, gramy w Drakan. Na razie jeszcze nie mam dokładnego pomysłu, czy jakoś tak oryginalnie nazwać ten film. Jeżeli znajdziecie jakiś pomysł, to możecie mi go jak najbardziej podsunąć, nie obrażę się. Będę wręcz zachwycony, że w ogóle udzielacie się mojej twórczości na moim kanale. Naprawdę, nie mam nic przeciwko. Dobra, zacznijmy grę od poziomu normalnego. Będzie to taki let's play, że przerywników filmów nie będę przerywał, będę starał się robić tak w miarę 10-15 minutowe filmiki, chyba że będzie coś grubego działo, albo miał po prostu ochotę i czas, żeby stworzyć coś dłuższego. Weźmiemy na poziom normalny i zaczniemy naszą przygodę z Drakanem, smokami i innymi dziwactwami. Ja się już uciszam. The way you found Adamar's dagger was clever indeed. I hope his reward is better than that last book of Proverbs he gave me. There were a couple of funny ones, though. Like, your tongue weighs practically nothing, so how come you can't hold it? And, uh-oh. Quick, get behind me. Naszą wioskę zajęły potwory, jakieś warthogi. Za chwilę ta wioska zostanie spalona. I zgadnijcie, kogo zadaniem, kogo misją będzie uratowanie naszego brata, porwanego przez tęże potwory. Tak, domyśliliście się. Jak widać, Drakan jest taką wizją dark fantasy, nic tu nie jest białe, nic tu nie jest takie wesołe, jasne. Tak naprawdę ten świat tutaj przedstawiony, jak tutaj teraz dobrze było widać, jest bardzo brutalny. Działa to jak najbardziej na plus gry, ta oprawa graficzna jest taka odpowiednio przyciemniona. W późniejszych etapach oczywiście troszeczkę się robi tak trochę jaskrawie, ale na dzień dobry nie jest już tak wesoło. My God, Adamar, what happened? Despicable Warthogs. They came to my house. They're using me as an example. Don't move. Try to be still. I saw Dalin, told him to run, but I think they caught him. Not sure. If they even so much as touched him, I'll hunt them down and kill every one of those filthy beasts. There's darkness afoot, Rin. This is only part of... I mean, only the Order of the Flame can confront it. The Order? That's a myth, isn't it? The book! You need the book! Locked in my house across the river, an orc stole the key. I last saw him entering the tavern. Find the key, get the book, enter the temple. Get the soul crystal. Find Arok. Arok. Dalin? Dalin! I w tym momencie przyjmujemy kontrolę nad naszą protagonistką i dobrze byłoby w tym momencie uzbroić się w miecz, które na szczęście mamy na wyposażeniu. Wielu tak na dobrą sprawę graczy już w tym momencie potrafiło polec z tego względu, że żeby... No trzeba po prostu wiedzieć, że ten miecz jest w środku. Jak zauważyliście, właśnie wcielamy się
jakby to powiedzieć, dosyć urodziwą dziewoję z dosyć dużymi muskułami i innymi atrybutami, na przykład oczyma. I naszym zadaniem będzie uratowanie świata przed złowieszczą plagą. A na dobrą sprawę cała zabawa i tak się zaczyna od tego, że musimy uratować naszego brata, który został właśnie przez te bestie porwany. Zobaczmy, co musimy zrobić. Musimy obudzić Aroka, czyli udać się do takiej świątyni, zdobyć specjalny klucz, albo otworzyć podziemia pod tawerną, znaleźć jakiś tam kryształ, zdobyć świętą książkę z domu Altimara. Dobra, czyli musimy pójść najpierw tutaj pod tawernę. Jakby nie patrzeć, jakby nie widział, jakby nie liczył. Warto tutaj, jak w większości gier, kiedyś to był w sumie standard te beczki, który został chyba zapoczątkowany, no może nie tyle zapoczątkowany, ale na pewno spopularyzowany między innymi z... O, zasilowałem. I tak się wiesz, okej. Który został zapoczątkowany między innymi w Diablo, tam oczywiście beczek nie brakowało. Tutaj widać też w Drakanie. Jak już zapewne się domyśliliście, Drakan jest ogólnie takim dużym podobieństwem. Został w sumie zainspirowany może dużo. Ogólnie postać głównej bohaterki została na pewno zainspirowana Larą Croft, która w tamtych czasach była strasznie popularną postacią. Dzisiaj no ten trend, ta popularność już nie jest tak duża jak kiedyś. Aczkolwiek nadal siedzi w świadomości graczy i nie graczy też, między innymi za sprawą, powiedzmy, że znośnych filmów, które powstały na bazie gry. Dobra, tu już nic więcej nie ma i musimy się udać pod tawernę. Mam nadzieję, że gadam dobrze, w miarę z sensem, staram się jakiś strasznie duży głupot tutaj nie mówić, bo jak już wspomniałem, jest to mój pierwszy let's play. Szkoda, że w grze nie zaimplementowano czegoś takiego jak system skradania w sumie. Można byłoby tego w sumie tego zioma zajść z tyłu, żeby dać krytyczne obrażenia. Idziemy dalej. Idziemy dalej szlachtać. O, ale półobrót normalnie. Nawet cały obrót. Zdolna kobitka, trzeba przyznać. O, tu chyba tego jego mościa zaraz jedzą pająki, jeżeli się nie mylę. Tak. Bardzo tutaj, jak walczymy, walka jest w sumie, tak nawiasem mówiąc, tak dosyć przyjemna. Całkiem przyjemny feeling jest z tego wszystkiego. Trzeba oczywiście w miarę unikać, przeskakiwać, unikać ciosów wrogów. Jest to, jakby nie patrzeć, dosyć zręcznościowy charakter rozgrywki. Rozgrywki samej walki oczywiście. Nic tu nie jest za nas robione. Nie ma oczywiście jakiejś wielkiej kombinacji możliwości ruchów. Jest oczywiście kilka, jak zauważycie sami już, możliwe zadać cios w bok, do przodu, jakiś do tyłu, na ukos. Ten półobrot, nie wiem jak nawet zrobiłem. Nieważne. Możemy skakać nawet sobie. To coś jak widać zwinna. Jest ta nasza Ryn. Nie wiem, czy wspomniałem, że imię głównej bohaterki to jest właśnie Ryn. I zaczniemy teraz batalię z pajęczakami, które... najlepiej załatwić z ich poziomu. Ponieważ inaczej to będą... O, i trzeba uważać, bo one dosyć... mają mocne ciosy. Chociaż w sumie może być, nie wiem, jakieś strzyce mają mocne, może mi się dbał. W sumie zaraz przyłączymy na jakąś lepszą broń. Ponieważ tym mieczekiem to możemy sobie jej podłubać w nosie, a nie pozabijać groźne potwory, które zabiły, zgwałciły i zrabowały całą naszą wieś. Skrzynki, znaczy beczki. Są jeszcze w sumie wybuchające beczki. Znak naszych czasów i powiedzmy, że pewnej książki wydawanej przez dosyć znanego w Polsce reportera growego z prasy gier. Znaczy prasy to nie, bardziej z telewizji internetowej pewnej. Dobra, nieważne. Nie zajmujmy się takimi tematami. Nie jest to tematem naszego filmiku. No i w tym momencie mamy do wyboru dwie bronie, w tym plus jeden mieczyk. Oczywiście ten mieczyk, jak oglądaliście rozgrywkę 2.0 z tej gry, to wiecie, że no nie należy do najsilniejszych. Więc weźmiemy tą buławę, maczugę, mace, nieważne, ją weźmiemy,
Jest to będzie najmocniejsza, chociaż tak do najmocniejszych, jakichś strasznie potężnych sprzętów nie należy. Więc w tym momencie wrócimy na górę, jednak jeszcze przed tym kolejne skrzyneczki, może skrzyneczki, co ja z tymi skrzyneczkami? Kolejne beczki. Fajny kominek. Musiała być ostra biba ogólnie tutaj, tuż przed przybyciem, albo już po przybyciu naszych przyjaciół, jakże pięknych. No i w tym momencie wyszliśmy z tawerny i okolica zaludniła się kolejnymi orkami. O, właśnie mogliście zobaczyć, jak odlatuje rączka jednemu. Został pozbawiony jednej z kończyn górnych przez nas. Jest to jeden w sumie z fajniejszych elementów. Wtedy trzeba przyznać, że robiło to dosyć spore wrażenie. Nie było tak oczywiste jak dzisiaj. O, ten jego jest strasznie wkurzający, bo jest raz, że szybki, dwa, że jest niski i go ciężko trafić, a dwa, że ma dosyć, jest dosyć mocny w łapach i dużo obrażeń zadaje. Jeszcze zanim pójdziemy tam dalej, bo tam musimy iść w tamtą stronę, wróćmy się może na nadbrzeże, gdzie jest też domek i chyba tam była jakaś miksturka albo coś takiego, żeby znaleźć. Ja w tym momencie będę mówił, co będę robił, ponieważ przez najbliższą godzinę czy dwie już grałem nie całkiem niedawno i wiem, co się będzie działo. Zaś już dalej to już będzie granie dosłownie na ślepo, ponieważ ostatni raz grałem w tą grę, o Boże, już nawet nie pamiętam tak prawdę mówiąc kiedy, to było tak dawno. Co śmieszne, ten on próbował się tu dostać, a co najlepsze, te drzwi były, przynajmniej przed nami, się otworzyły. Nie przypominam sobie, żebyśmy mieli do tego jakiś braille klucz. No, chyba, że to był nasz dom, wtedy to już jest inna gadka, ale nie wiem, ciężko mi stwierdzić. Dobra, nieważne, wracamy się i lecimy dalej. Mam nadzieję, że nie macie mi za złe tych małych cięć. Nie chcę już was jakoś tam strasznie zanudzać i pokazywać, jak idę przez tam pół minuty, przez minutę czy więcej przez jakiś teren, bo to jest całkowicie zbędne. Ale mogę pokazać na przykład takie akcje, kiedy wieśniak zostaje zabity przez tego ziomka, który zostanie zabity przeze mnie. I tak łańcuch pokarmowy się zamyka. Musimy teraz chyba tam pójść, tak. I tam znajdziemy chyba taką specjalną księgę. Tak, otworzymy ogólnie to, ten domek właśnie tego starca, starszego wioski. To nic nie ma ciekawego. Starszego wioski właśnie dzięki kluczowi, który znaleźliśmy pod tawerną. To oczywiście będzie znowu ten przyjemniaczek. Ach, pudło, ha ha ha. Daj, motherfucka. O kurde. Nie bij, nie bij. Fajnie w sumie się kłaną potworki. Nie jest to taka jakaś denna animacja, tylko widać, że się wierzga, że go to boli, jak się... jak umiera. W tym momencie użyjemy kluczyka i przechodzimy. I zaraz powinna być chyba jakaś animacja, mi się wydaje. Weźmiemy tutaj tą księgę. I zobaczymy, co się stanie. Nie, dobra, chyba nic się nie stanie. Po prostu będziemy musieli pójść do świątyni ognia, do świątyni Bractwa Ognia, jakoś w ten sposób. Ogólnie cała w tym momencie fabuła, cała akcja skupia się na tym, że musimy się ogólnie wydostać z tej, powiedzmy, że zasadzki, z której potem będziemy musieli... Teraz będziemy musieli udać się w tamtą stronę i właśnie dojść do świątyni, w której będzie czekała na nas niespodzianka, która oczywiście już na pewno, którą na pewno już znacie, kojarzycie, ale dla osób nieobeznanych z tą serią, z moim filmikiem wcześniejszym, na razie sobie daruję i niech to pozostanie tajemnicą. O, gościu ucieka chyba, no, woła koleżków, ale co to trzech? Pan do trojga? Nic groźnego dla Ryn. Twarda babka. Teraz tutaj będziemy mieli chyba takiego troszeczkę potężniejszego przeciwnika. Powiedzmy, że opancerzonego. Już go będzie troszeczkę trudniej załatwić i zadaje o wiele większe, no może nie o wiele większe, ale sporo większe obrażenia. Więc trzeba uważać i latać na boki. O, w sumie cztery ciosy. Ale tak dosyć niefortunnie upadła ta flaszka.
ale daliśmy radę ją wziąć. Dobra, w tym momencie wejdziemy do ekwipunku i się uleczymy, ponieważ nie zaczyna to wyglądać zbyt różowo. A i w tym momencie i tak nie będzie przeciwników. O, proszę. Bierzcie pod uwagę, że jak już wspomniałem, ta gra już ma trochę na karku. Wygląda to przyzwoicie, można tak rzec. Fakt, no wiadomo, tutaj tekstury jakoś nie są w wysokich, strasznie rozdzielczościach zrobione. Boże, odległość patrzenia też nie jest jakaś obłędna. Detali za dużo nie ma. O, wiecie, że nigdy tego wcześniej nie widziałem. I nie mówię tu o pośladkach głównej bohaterki, tylko o tym, że to jest księżyc. I nie wiem, co to. Naprawdę nie wiem. O, właśnie, w ogóle można blokować. Ale jakoś nie założyłem wcześniej, żeby ta funkcja była jakoś szczególnie przydatna. Niestety. I teraz... Zgadnijcie, co się stanie. Tak, dobrze zgadliście. Otworzy się przejście na dół. No, i tym jakże uroczym... fragmentem, jakże uroczą sytuacją zakończymy naszą zabawę dzisiejszą, naszego let's playa, czyli pierwszy zerowy to nie, ale na pewno pierwszy odcinek z Drakana. Puścicie tylko tutaj teraz cutscenka i kończymy. There are legends from times long past of an age without kings, when the world was united by an alliance between the races of dragon and man. These are the legends of the Order of the Flame, a brotherhood of roaming protectors bound together through holy magic so that the soul of each man was joined with that of a single dragon. By their strength and wisdom, the world was led and peace reigned for centuries. But as in all times, there were those whose hearts held only hatred and darkness. In secrecy, they gathered to plot and scheme, and in time, the Dark Union was born. Sworn to overthrow the Order, the Dark Union slowly spread its web throughout the world, working from the shadows to sow dissension and unrest. At last, through bloody decision, control of the Dark Union was seized by the War Mage, Navaros, and his ancient dragon, Kyros. Together, they betrayed and murdered an assembly of the Order's greatest minds, leading the Dark Union at last into open revolt. The first blow had been struck, and the Dark Wars had begun. Through black sorcery and unholy alliances, the Dark Union had amassed a nightmare army, which swarmed forth from the dark places beneath the earth. Magic of unimaginable destruction was unleashed upon the world. Seas boiled away to deserts. Mountains lay shattered. In battle after battle, the Order were driven back, and their great cities ground to dust. No longer content to share the reins of power, Navaros betrayed the dragon Kyros. In a perversion of the ancient bonding ritual, he devoured the dragon's soul, melding its body into his own. Now grown monstrous and nearly invincible, Navaros prepared to lead his armies against the last remnants of the Order of the Flame. With one desperate hope, the surviving mages of the Order invested their power in a single weapon, the Rune Blade. Surrounded and outnumbered, the Order's only chance lay in this sword, born by the warrior Heron and the dragon Erok. As the armies clashed, Navaros entered a mystic trance, drawing power for one final devastating spell. With the words of destruction on his lips, the betrayer was struck through the heart with a rune blade, and the tremendous forces gathered within him were unleashed upon the field. When at last the smoke cleared, both armies lay decimated. Where Navaros had stood, a jagged rip had been torn in the very fabric of space. In the smoldering crater below, Heron lay dead, the rune blade broken in two at his side.
on that blackened hill, only the dragon Erok still clung to life. The Order was no more, but the Dark Union's dreams of conquest had been shattered. With the fall of Navros, the Dark Union's hold on its monstrous armies collapsed. Chaos spread across the land. Mankind banded once more into many tribes and kingdoms, and the great achievements of the Order of the Flame were forgotten. The dragons, weary at last of the world of men, withdrew into timeless slumber, never again to return. The age without kings had ended, and of that brief golden era, only the legends remain. Ola Boga, wybaczcie tą przydługą cutscenkę. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak źle. No cóż, nic na to nie poradzę. Obejrzeliście mój pierwszy odcinek Let's Playa z Drakana. Następny nakręcę w miarę niedługiej przyszłości. A tymczasem do usłyszenia i do zobaczenia. Podzielcie się swoimi wrażeniami z tego jakże, nie wiem, wspominkowego odcinka Let's Playa i wspominkowej gry, która jest naprawdę fajna i polecam wam, abyście się z nią zapoznali, jeżeli lubicie takie starsze produkcje. Trzymajcie się, cześć!